Witam serdecznie. Nazywam się dr Natalia Wawrzyniak. Dzisiaj skupimy się na temacie, który jest szczególnie ważny dla kobiet po menopauzie. Jak wprowadzić zmiany w diecie, aby zadbać o zdrowie mózgu i spowolnić jego starzenie. W miarę starzenia się nasz mózg może wolniej pracować, ale dobra wiadomość jest taka, że odpowiednia dieta może pomóc spowolnić ten proces. Oto co warto włączyć do swojego codziennego menu, aby wspierać zdrowie mózgu. Witaminy z grupy B. Witaminy B6, B12 i kwas foliowy pomagają chronić mózg, zmniejszając ryzyko chorób takich jak demencja, czyli na przykład choroba Alzheimera. Przykładowo witaminę B6 znajdziesz w drobiu, ziemniakach i bananach, witaminę B12 w mięsie, rybach i nabiale, a kwas foliowy w zielonych warzywach liściastych, roślinach strączkowych i owocach cytrusowych. Te witaminy mogą spowolnić starzenie się mózgu, zwłaszcza w obszarach odpowiedzialnych za pamięć. Kwasy tłuszczowe omega-3. Kwasy omega-3, szczególnie DHA, są kluczowe dla zdrowia komórek mózgowych. Znajdziesz je w tłustych rybach, takich jak łosoś, makrela i sardynki, a także w orzechach włoskich i nasionach chia. Omega-3 chronią mózg przed uszkodzeniami i wspierają myślenie, pamięć oraz koncentrację. Badania pokazują, że ich działanie może być jeszcze skuteczniejsze, gdy są łączone z odpowiednią ilością witamin z grupy B. Olej MCT. Nasz mózg potrzebuje energii z glukozy, aby prawidłowo funkcjonować i wspierać pamięć czy myślenie. Z wiekiem przetwarzanie glukozy przez mózg staje się mniej efektywne, ale nie ma powodów do obaw. Istnieje alternatywne źródło energii – ketony. Możesz je znaleźć w produktach bogatych w średniołańcuchowe trójglicerydy, zwane MCT. Źródłem MCT jest olej kokosowy i palmowy, jednak mniej obciążający dla zdrowia i łatwiejszy do strawienia jest olej MCT, który możesz zakupić w aptece. Zdrowszą alternatywą jest również mleko kokosowe, które choć zawiera mniej MCT, ma też mniej niezdrowych tłuszczów niż olej kokosowy, co czyni je lepszym wyborem dla Twojego zdrowia. Zanim przejdę do dalszej części materiału, chciałabym Cię zachęcić do kliknięcia przycisku subskrybuj poniżej. Kliknij też dzwoneczek, dzięki temu nie przegapisz żadnych przyszłych filmów i będziesz na bieżąco ze wszystkimi nowościami, które dla Ciebie przygotowuję. A teraz wróćmy do tematu. Prebiotyki i probiotyki. Nasze jelita mają duży wpływ na zdrowie mózgu. Wraz z wiekiem mikrobiom jelitowy ulega znaczącym zmianom, co może wpływać na procesy starzenia mózgu. Aby wspierać bakterie jelitowe, jedz produkty bogate w prebiotyki, takie jak czosnek, cebula, banany i cykoria, oraz probiotyki, które znajdziesz w jogurcie, kefirze czy kiszonkach. Zdrowe jelita nie tylko wspierają nasz układ pokarmowy, ale także przyczyniają się do spowolnienia starzenia mózgu, pomagając mu lepiej funkcjonować. Dieta śródziemnomorska. Ta dieta jest jednym z najlepiej przebadanych wzorców żywieniowych, który ma udokumentowany korzystny wpływ na zdrowie mózgu. Dieta śródziemnomorska charakteryzuje się dużą ilością warzyw, owoców, oliwy z oliwek i ryb, a spożywanie tych produktów wspiera zdrowie serca i mózgu. Badania pokazują, że osoby, które ją stosują, mają mniejsze ryzyko demencji oraz lepszą pamięć, uwagę i zdolność myślenia w miarę upływu lat. Podsumowanie. Jeśli chcesz, aby Twój mózg działał sprawnie przez długie lata, wprowadź do swojej diety witaminy z grupy B, kwasy omega-3, stosuj dietę śródziemnomorską, korzystaj z oleju MCT i dbaj o jelita. To proste kroki, które mogą poprawić jakość życia i samopoczucie na co dzień. Zadbaj o swoje zdrowie już dziś, aby cieszyć się sprawnym umysłem przez wiele lat. A jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o diecie śródziemnomorskiej, koniecznie obejrzyj mój ostatni film. Omówiłam tam szczegółowo, jakie produkty wybierać, aby czerpać pełne korzyści dla zdrowia. Kliknij miniaturę, którą widzisz na ekranie i sprawdź, jak łatwo wprowadzić te zdrowe nawyki do swojego życia.